Hello, witajcie na 17 chyba już odcinku Assassin's Creed Revelations, remastered na PS5. Witamy się w taki dziwny sposób, ponieważ próbując tu dotrzeć, to jest okolice Pałacu Topkapi, więc pełne rozpoznanie, ale oprócz tego i tak mam pełen rozgłos po ostatnim zadaniu, więc jeden wielki chaos. Nie umiałam tu dotrzeć normalnie, bo ciągle gonili mnie janczarowie i uciekając od nich, włączyło mi się zadanie główne, a ja jeszcze nie miałam włączonego nagrywania. Dobra. Doręczyciel różnych wieści. Ezio odkrył położenie armii Templariuszy, ale zabił przy tym niewinnego człowieka. Pomów o tej tragedii z Sulejmanem. I nikogo nie zabijaj. Świetnie. Nie dając się zauważyć, przeniknij do pałacu Topkapi. Świetnie. Jak ja się mam tu nie dać zauważyć? To już mnie widzą. That could be him. Best have a... You will be caught! When? To jest... Nikogo nie zabijaj, naprawdę, gro! A, teraz mnie tutaj. Dobra. Chodźcie, dziewczyny. No to teraz mogę się dostać niepostrzeżenie. Ale będziemy iść 5 lat. Świetny. Dziewczyny, aż wszystkie się rozproszyły, naprawdę. Daha iyiyim ama yaralarım asla iyileşmedi. Flows like a cat. Tu są nowe. Dobra, chodźcie. Bu bıçaklar sivri. Ortalıkta bulunmalı. Bo teraz nie tylko... Tu chodzi o to, żeby nikogo nie zabijać, a wystarczy, że mnie ktoś zobaczy, to zaraz będzie desynchron. No one się gorzej rozpraszają niż kurtyzany w Brotherhoodzie. Już tylko dwie zostały. Ale przynajmniej tu mam nowe. A tam Sulejman czeka. Dobra, wy sobie tu czekajcie, ja biorę nowe dziewczyny. Chodźcie. A te też idą, czyli mam 6 dziewczyn. Świetnie, a mnie zostało 4. Tarek was not traitor, Suleiman. He too was tracking the Byzantines. What? So did you... I am sorry. God forgive me. You should not have been so quick to judge. He was loyal to your grandfather to the end. And through his efforts, we have the means to save your city. Tarek, you should not have been so secretive. What a terrible way to do a good thing. The weapons were taken to Cappadoce. Can you get me there? Yes, of course. I will arrange a ship to take you. Suleiman! Suleiman! I have been set up and made to look a traitor. Do you remember Tarek, the Janissary? The man you quarreled with? He has been murdered. It is no secret that he and I were at odds. Now the Janissaries will accuse me of this crime. This is terrible news, uncle. When war gets back to my father, he will banish me from the city. Ah, forgive me, nephew. I was not aware that you had a guest. This is Marcello, one of my European advisors in Kefe. Marcello. Buonasera. Marcello, my nephew and I have a private matter to discuss. As I said, there will be a ship waiting for you when you wish to leave. Grazie, mio principe.
We will track down the perpetrator of this crime, Uncle. Have patience. No to kto tutaj jest prawdziwym zdrajcą? Opuść pałac Top Capi, pozostając niezauważonym. Dziewczyny. Please help me. Help me? Yes. We're with you. Dziękuję. Chodźcie. Ten skubaniec już mnie wypatrywał. No i teraz zmienimy lokację. Zdaje się, ale najpierw sprawdzimy, czy coś nowego się na mapie nie pokazało. Bo jakiś czas spędzimy w Kapadocji. No to ja sobie skrótem opuszczę ten teren. Albo i nie, nie z dziewczynami, bo... a może tędy? To z nimi ja przejdę. Albo i nie. Szybciutko. Aha, dobrze, że nikogo nie zabiłam. Dodatkowy cel zrealizowany. A tak bym przez przypadek teraz kogoś zabiła, ale się udało. Dobrze. I rozgłos nam zniknął. Samo istnie. No, dobrze. To teraz tak, co my mamy na mapie? Tej mapie, na której ja nic nie widzę. Nic. I przez to coś przegapię. Dobra, jesteśmy tu blisko. I my spotkamy się tu na tym wspomnieniu. Ale ja po drodze to uzupełnię sobie wszystkie swoje braki u lekarza, u kowala i tak dalej. O! No. Udało mi się! Normalnie te szepty, jak słychać, to trzeba się przygotować. I tym razem mi się udało. No i teraz szykujemy się w podróż. Sayun Auditore! Word yes, around the city is you're leaving us. Is nothing I do a secret. Not to worry, brother. The captain of your ship is a friend. But neither of you are going anywhere just yet. The Janissaries have raised the chain across the mouth of the Halych and ordered a full blockade until you are caught. They raised the chain for me. We will celebrate later. Here, I have something for you. Careful. This has 50 times the kick of our usual bombs. Stawiać żagle. To nie będzie takie proste się wydostać z portu. Manuel zbiegł z miasta drogą morską, a Janczarowie zamierzają uśmiercić Ezio. Wymknij się im i opuść miasto w pogoni za Manuelem. Pełna synchronizacja. W czasie misji nie wolno ci nikogo zabić za pomocą ostrza. Takie buty. Dobra. Bene. I know what to do. The suspense is palpable. Yusuf, wait. Un favore. Yes? There is a woman running a bookshop at the old Polo trading post. Sophia. Look out for her. She is a remarkable lady. You have my word. Gather your men. This will attract some attention. Podłóż ładunek Yusufa u podstawy wielkiego łańcucha. I teraz tak, mamy nikogo nie zabijać. Ja sobie tylko coś sprawdzę. Czy w tym chaosie włączyłam nagrywanie. I teraz tak. I to powtarzam już kolejny raz. Mhm.
To jest irytujące. Tak, oni biją dziewczyny, więc z dziewczynami to nie ma co. I tak. Dobra. Tego pobiję. Teraz... Wielu. Na tych też. Na tego pójdzie strzał z kuszy. I działamy. The way you think, Ezio! Thank you.
I teraz, jeśli ja się mało odzywam, to musicie wiedzieć, że to wynika z tego, że ja to powtarzam już któryś raz. Już nie mam siły wtedy mówić cokolwiek. Yanlış yaptın ahmak. Baştan başla. Don't let him reach the ship. I have my order. You won't get through. Oh, co jak ty długo się zbierasz? Zaraz mnie szlak trafi. Yours is not a subtle approach. See, sorry for the delay. Czy będziemy... O, trofeum, sukcesy i porażki. Ale nie wiem, czy będziemy mieć... You know what's out there. I have a hunch. Yes? Come on, Bill, you never do anything halfway. What do you think we'll find? If we're lucky, another prize. If we're very lucky, something that'll end this miserable war. You're talking over my head, mate. Listen, Sean, I have no idea what we're gonna find. But I do know that whatever it is, the Templars can't have it. Do you regret anything, Desmond? Like what? Running away? Leaving your parents behind, finding a shit job and pretending to be productive? What's it like spending your whole life avoiding hard decisions? Come on. Sure, you're an assassin, but it wasn't your choice. Do you have a point? I want to know. If you regret anything. Sure. I wish I'd been more patient with my parents. I wish I'd listened. And Lucy. Maybe things could have been different if I'd... I'm not sure. Thank you. For what? For making sense. Czy będziemy mieć odblokowane coś? Trochę za mało kryształków zebrałam. Jest? Nie. Ile ich mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeszcze nie jest gotowe. Szkoda. Może parę kryształków zbierzemy w Kapadocji. I have left Constantinople and set sail for the interior of Anatolia, to a region called Cappadocia, where Manuel is training his soldiers. If I am lucky, I will not be alone, for there may be Ottoman spies in the area waiting to strike. But, as ever, I put stock only in myself, and hold the memory of dear Sophia close to my heart. Claudia, you would laugh to hear the racing thoughts of your brother now. I have come to admire Sophia with
more affection than I thought possible. After the death of Christina, something withered in me. But that feeling, that capacity for love, has returned. I adore Sophia, but dare not drag her into this life of mine. Not without fear of hurting her, or driving her away. Sekwencja siódma. Podziemny świat. Ta Kapadocja jest całkiem ciekawa. Odrębna lokacja. Jest tu co robić. Kapadocja, marzec 1512. No evidence of an army here. And no signs of Tarek's men. Ukryte miasto. Ścigając Manuela, paleologa, Ezio dotarł do regionu zwanego Kapadocją. Odszukaj zaginionych osmańskich szpiegów i nawiąż z nimi współpracę w poszukiwaniach templariuszy. Akceptuj. Nie pozwól, by cię wykryto. No i tutaj będą tak samo sklepy, kowale i wszystko tak samo. Żeby mnie nie wykryto, to ja muszę mieć no i ukryte ostrze. Płaszczyk Wiedźmina. Czy tutaj jest coś? Tak, jest coś. Kryształek. Mamy 40. Tu? Już nie. Badaj tajemnicze jaskinie Kapadocji. I teraz mamy być tu niewykryci, tak? Dużo jest tych strażników. No to spróbujemy ich skuszyć. Jako by dało się z liny. Albo ja przegapiłam moment. To mi się udało. Teraz daleko jeszcze. Daleko.
spory kawałek. Z dwóch strażników. Całe stada tu chodzą. Ale my już docieramy do naszego przeznaczenia. Dobra, to w takim razie musimy wejść tutaj. Jak ja mam tu wejść? Do góry. Nie wiem. Pokazuje mi 10 kroków do góry. Teraz jeszcze wyżej. No gro. Wyżej. Się kryształek pokazał. O nie, Ezio, nie, tylko nie to. Tutaj miałam wejść. Okej. Thank you.
rozmawiać ze szpiegiem. Wolne żarty. Jak ja mam to zrobić? Przecież tu jest strażników. Jak mrówków. Dilara. Idź. Gdzie ona mi porazła? Easy now. Tarek sent me. Only you? Why not more? I am enough. Where are your men? Captured by Byzantines over a week ago. I was dressed to look like a slave and managed to escape. But the others? Are you a capable fighter? I like to think so. Well, when you are certain, come find me. Ukryte miasto. Dobrze, w tym miejscu się pożegnamy. Przede mną tutaj będzie mnóstwo zadań, bo tu są też sklepiki do kupienia, skarby do znalezienia, kryształki na przykład. Ja to zrobię poza nagraniem i spotkamy się na zadaniu w następnym odcinku, jak już mapa będzie odkryta, tak mi się wydaje. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górze, subskrypcję i widzimy się w następnym. Trzymajcie się, na razie. Pa!